Witamy Państwa z hali Olimpii Unigy Udziący, gdzie już za chwilę rozpocznie się pojedynek pomiędzy ASTER z Olimpią Unią Grudziąc a Spar Ekstramarket Politechniką Rzeszów. Prezentacja zespołu właśnie trwa. Drużyna Politechniki Rzeszów w składzie Tomasz Lewandowski, Filip Szymański, Paweł Chmiel, no i drużyna Olimpii Unii Grudziąc, Tomislav Kolarek, kapitan drużyny, Patryk Chojnowski, no i debiutant Patryk Zatówka. No i trenerem jest trener roku 2013 Piotr Szafranek, no i sędzia zawodów pan Andrzej Grządziel. To składy, jeszcze powitanie drużyn. No i za chwilę zaczynamy to spotkanie. Pierwsze spotkanie w roku 2014 w Grudziądzu na hali ASTS Olimpii Unii Grudziądz. No i już za kilka chwil partia numer 1 i będzie to pojedynek pomiędzy Patrykiem Chojnowskim, który dzisiaj na rozegraniu z Tomkiem Lewandowskim. We Will Rock You na rozpoczęcie pojedynku pomiędzy Patrykiem Chojnowskim a Tomkiem Lewandowskim. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie rozgrywane w wschodzący Białystok Superlidze tenisa stołowego w tym sezonie na hali Olimpii Unii Grudziądz, podaje Chojnowski. No i teraz próbował takim mocnym topspinem. Szybciutko. Teraz Chojnowski po siatce. Będzie podawał Lewandowski, więc pierwsze swoje podanie przegrał. No i teraz pierwszy punkt zdobyty przez zawodnika Olimpii Unii Grudziądz, no ale przede wszystkim ładnie to zrobił Tomek Lewandowski, nawet najpierw takim topspinowym backhandem. No ale Chojnowski potrafi zdobywać punkty. Net. Jeszcze jeden net, a więc jeszcze jeden net i będzie tutaj kara. W taśmę trafia Tomek Lewandowski. Dobry taki króciutki serw Lewandowskiego. No i od razu Chojnowski wykorzystał swój długi zasięg ramion, tak aby tylko leciutko przebić tą piłkę. No i teraz znalazł wolną lukę w lewej stronie stołu Tomek Lewandowski. O, dobrze zna tą halę, on wie jak tutaj grać. Ależ pięknie próbował forehandem zakończyć to Patryk Chojnowski. Zobaczmy to jeszcze raz, tutaj ładne backhandowe wymiany. No i tutaj minimalnie pomylił się Patryk Chojnowski. Czwarty punkt dla Tomka Lewandowskiego. Zły odbiór tego serwisu. Próbował szybką piłkę backhandową zagrać Patryk Chojnowski. Teraz myli się Lewandowski. 5-3. Minimalnie, ale próbował zagrać dobrą, rotacyjną piłkę. W tej sytuacji tu nie wyszło. Teraz długi serwis w wykonaniu Patryka Chojnowskiego. No i odpowiedź Lewandowskiego za stół.
Teraz pierwszy raz odrzucany od stołu w dniu dzisiejszym Chojnowski. No bezlitośnie to wykorzystał wicemistrz Polski. Aktualny jeszcze wicemistrz Polski Tomasz Lewandowski. Kolejny raz zagrana krótka piłka po taśmie. No i teraz mocno Chojnowski nie sięgnął tej backhandowej piłki. No i kolejny atak Chojnowskiego. No i proszę, jest już po 7. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Tutaj taki mocny atak. No i zły blok w wykonaniu Tomka Lewandowskiego. Teraz myli się z takiego backhandu Chojnowski. Piłka trafiła w stół. 8-8. Jest punkt dla zawodnika Olimpii Unii Grudziądz. Kolejny punkt zdobywa Tomasz Lewandowski. 9 punkt na koncie Tomka. No i wyrównuje Chojnowski. Będziemy mieli emocjonującą końcówkę. Tutaj pomylił się Tomasz Lewandowski. Odrzucony od stołu. No i złapał tą piłkę po taśmie. Jeszcze próbował Tomek Lewandowski. No ale piłka trafiła w stół. Przeprosił po dżentelmeńsku. Oczywiście Patryk Chojnowski. Tutaj właśnie nie sięgnął tej piłki. Sięgnął tą piłkę, ale nie trafił w stół Tomek Lewandowski. Net. A więc teraz jeszcze jeden net będzie ukarany punktem, który w konsekwencji będzie setem dla Chojnowskiego. Ależ Lewandowski teraz wykorzystał złe ustawienie Patryka Chojnowskiego. Proszę zobaczyć, ile miejsca zostawił tutaj z tej lewej strony Patryk Chojnowski. No i mistrz paraolimpijski z Londynu nie sięgnął tej piłki. Mamy grę na przewagi. Teraz trafił Chojnowski. No i ma drugą piłkę setową zawodnik ASTS Olimpii Unii Grudziądz. No i jest set dla Chojnowskiego. 12-10. No i czas dla Piotra Szafranka, który teraz będzie tłumaczył to, jak grał Patryk Chojnowski w secie numer 1 tego spotkania. Thank you.
Tomek Lewandowski, grający trener drużyny akademików z Rzeszowa. Zawodnicy z Rzeszowa do Grudziądza przyjechali w dniu wczorajszym. Dzisiaj rano trening na hali przy ulicy Piłsudskiego. No i zaczynamy. Przystanie 0-0. Seta numer 2. Pierwszy punkt zdobywa Lewandowski. Chojnowski również tym samym odpowiada. Teraz Lewandowski minimalnie. Przypomnijmy, że celuloidowe piłeczki zostaną zastąpione od nowego sezonu piłeczkami plastikowymi. Teraz ładny atak Tomka Lewandowskiego, no i lekko zirytowany Patryk Chojnowski. Tutaj proszę dać, właśnie w jaki mocny sposób zaatakował Tomasz Lewandowski. Wykorzystał błąd w ustawieniu zawodnika STS Olimpii Unii. Teraz myli się Lewandowski. No i kolejny punkt zdobyty przez Patryka Chojnowskiego. Teraz myli się Lewandowski. Przypomnijmy, drużyna Olimpii Unii Grudziądz na miejscu trzecim w tabeli Superligi Tenisa Stołowego. W tabeli wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego. Teraz kolejny punkt zdobywa Chojnowski. Chojnowski jest znany z tych swoich ekspresyjnych radosnych cieszynek przy stole. No ale przypomnijmy, że jeszcze w poprzednim sezonie między innymi z Chojnowskim tak wesoło nie było. Był to zawodnik bardzo, możemy powiedzieć, wybuchowy. Ma na swoim koncie wiele kartek. 9-3. Teraz 6 punktów z rzędu zdobyte przez zawodnika ASTS Olimpii Unii. Kolejny punkt dla zawodnika z Grudziądza. Dziesięć cztery. Masz też 6 piłek setowych. Patryk Chojnowski. No i teraz proszę, zawodnicy wymieniali się takimi krótkimi piłeczkami. No i nagle przyłożył potężnie Patryk Chojnowski. No i on prowadzi w tym spotkaniu 2-0. No i czas na to, żeby zobaczyć, co się dzieje w boksie Tomasza Lewandowskiego, obok niego Filip Szymański. Zawodnik, który wrócił do Polski, zgłaszał również swój akces do gry w drużynie Olimpii Grudziądz. Jednak
no, nie skorzystali z jego usług włodarze grudziąckiego klubu. No a tam Piotr Szafranek, Patryk Chojnowski, no i spokojnie oglądający na razie to wszystko Patryk Zatówka, który dzisiaj na trójce z Filipem Szymańskim. Pierwszy pomysł zdobywa Lewandowski. No i proszę, ładnie forehandem wykończył tą akcję Patryk Chojnowski. No i kolejny punkt dla Chojnowskiego, a tam w rogu rozgrzewają się już Tomislav Kolarek, a także Paweł Chmiel, bo oni w drugim pojedynku odrzucony od stołu, ale atakuje Patryk Chojnowski. Bardzo ładna wymiana, jeszcze piłka w stole, ale jeszcze piękna wymiana Chojnowski! Ależ to zrobił Patryk Chojnowski. Zobaczmy jeszcze raz. Mocne ataki Lewandowskiego. Walczył Patryk Chojnowski. No i teraz tutaj ładny atak. Przepiękny forehandem w wykonaniu zawodnika z Grudziądza. Kolejny punkt dla Chojnowskiego. Chojnowski kontroluje już przebieg tego spotkania. No i o timeout poprosił Tomek Lewandowski. No i wracamy po tej przerwie dla Tomka Lewandowskiego. Jest kolejny punkt dla zawodnika z Grudziądza. Pięć jeden. Lewandowski zdobywa swój punkt. No i teraz tak została ta piłka na rakietce Tomka Lewandowskiego. Widać było dużą rotację włożoną w to uderzenie. Myli się teraz z serwisem Chojnowski, 6-3. Kolejny punkt dla Chojnowskiego. 7-3. Bardzo blisko wygrania tego pojedynku Patryk Chojnowski. Teraz myli się minimalnie.
Nawet 7 do 4 podaje Lewandowski. No i teraz nie wykorzystał Chojnowski swojej okazji. A przed meczem zostały zaprezentowane kibicom dwie diamentowe rakietki dla drużyny roku, a jest to Olimpijski Grudziądz i trener roku Piotra Szafranka. Teraz myli się Tomek, 8 punkt. Sięgnął tą piłkę Chojnowski, no i niewiele brakowało, a ta piłka wpadłaby jeszcze w stół. No i trafia w siatkę Patryk Chojnowski, no i o czas prosi szybciutko Piotr Szafranek. Podaje Lewandowski. No i dużo szczęścia miał w tej sytuacji Tomek. I zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj ta piłka przeleciała po siatce. No i wylądowała w polu Patryka Chojnowskiego. Teraz w końcu po tej przerwie zdobywa punkt Chojnowski. On już tylko dwie piłeczki od wygrania tego spotkania. Jest punkt dla Lewandowskiego. Lewandowski no musi teraz zagrać koncertową tą końcówkę, jeżeli jeszcze chce wrócić do meczu. Dziesiąty punkt dla Patryka. No i czy Patryk jest jeszcze w stanie tutaj przed tą grą na przewagi zdobyć ten jeden punkt? Koniec, koniec! 11 do 9, 3 do 0. Patryk Chojnowski pokonuje Tomka Lewandowskiego. Za chwilę drugi mecz między Tomisławem Kolarkiem a Pawłem Chmielem. No i rozpoczynamy drugi
pojedynek. Olimpia Unia Grudziądz prowadzi 1-0 z Politechniką Rzeszów. A w drugim pojedynku spotykają się kapitan Tomislav Kolarek z Pawłem Chmielem. W tym momencie po jeden. Na rozpoczęcie tego drugiego pojedynku. Jest trzeci punkt dla Kolarka. Dyspozycja Kolarka przed tym meczem była jedną wielką niewiadomą. Kolarek w poprzedni weekend występował w turnieju z Cyklu Gaz Group Pro Tour na Węgrzech. No i tam nie wyszedł z grupy, przegrywając z Holendrem i Włochem. Tak samo końcówka poprzedniego roku, mecz w Gręcał i porażka z Lubomirem Janczarikiem. Porażki w Grudziądzu z Robertem Florasem i Danielem Górakiem. Na jedyne zwycięstwo, jakie osiągnął. Tomislav Kolarek w grudniu to było zwycięstwo nad Doszem w meczu ze Strudą. Teraz piąty punkt zdobywa Kolarek. Pięć, pięć. Kolejny punkt zdobywa Chmiel. Chmiel, który również reprezentował Olimpię Unię Grudziądz. I stąd Różną zdobył brązowy medal. Ósmy punkt dla Chmiela. Dziewiąty punkt dla Chmiela. No i proszę, jak teraz odskoczył Chmiel Tomislavowi. No i zobaczymy. Jeszcze zdobywa punkt Tomba. No i teraz piłka opuszcza plac gry. 11-6 wygrywa Chmiel.
No i wracają do stołu. To jest właśnie problem. Zawodnika Olimpii, teraz żeby skończyć tą akcję, no i skończył, pomylił się Chmiel. Bardzo ważny punkt dla Kolarka. Po tej długiej wymianie. Tutaj właśnie nie trafił w stół. Zawodnik z Rzeszowa. Kolejny punkt dla Kolarka. No i widzą Państwo, tam z tyłu Zatówka wstał. Bił brawo koledze z drużyny. Lekko zagrał teraz Tomislav Kolarek. Spodziewał się czegoś innego, Chmiel. A tak tylko leciutko przeniósł tą piłkę. No i pomylił się Chmiel. No ale już odpowiedź Chmiela. Po raz kolejny myli się Tomislav Kolarek. Podaje Kolarek. No i teraz w kłopotach Kolarek traci kilka punktów. Kolejny punkt stracony przez Kolarka. W Giełdziącu zdają sobie sprawę z tego, że trzeba będzie wejść na wyżynę swoich możliwości, aby odrobić tutaj, zdobyć w tym sezonie tytuł Mistrza Polski. Będzie to piekielnie ciężkie zadanie. Myli się Kolarek. 6-4. No i teraz w końcu Kolarek kończy tym swoim forehandowym atakiem. Kolejny punkt zdobywa Kolarek. No już Zatówka i Szymański przygotowują się do swojego spotkania. Będzie to niezwykle ważny mecz. Mecz numer 3 i w jednej i w drugiej drużynie. Teraz Szafranek i Chojnowski. Wstali po tej akcji, bili brawo. No i zdobywa kolejny punkt Tomba. Kolarek przybył do Polski w niedzielę prosto z Proturu. Piłka zatrzymała się na górnej części taśmy. 8-7.
skończ to tomba. O, lecz atak w wykonaniu Chmiela. Zobaczmy to jeszcze raz. Odrzucony od stołu Chmiel. Tutaj przebijał tą piłkę. No i tutaj zaatakował. Nie spodziewał się chyba tego ataku Kolarek. 8-8. No i jest czas dla Kolarka. Kolarek kontra Chmiel. Podaje Paweł Chmiel. No i jest punkt dla zawodnika LSTS Olimpii Unii. 8-9. Myli się tomba. Jest 10 punkt dla Kolarka. Ma piłkę setową. Tomba. No i jest koniec. 11-9. Set dla Kolarka. No i szybciutko przenieśmy się na ławkę drużyny z Rzeszowa. No i dwóch byłych zawodników. Paweł Chmiel i Tomek Lewandowski. Dużo kibiców dzisiaj zebrało się na hali w Grudziądzu. Około, myślę, 300 osób na trybunach. To jeden z lepszych wyników tego sezonu. Jeszcze spokojnie Kolarek z Szafrankiem. No i teraz już. Rusza do stołu zawodnik z Grudziądza. No i zaczynamy tego seta. Pierwszy punkt dla Kolarka. Trafia w siatkę tomba. Kolejny raz myli się Kolarek. Przypomnijmy, Kolarek drugi sezon w barwach drużyny z Grudziądza. Rok temu tytuł mistrza Polski
i półfinał Pucha Europy w tym sezonie. Kolarek jednak w barwach Drużyny Grudziądza gra dużo słabiej. Taki rotacyjny serwis teraz w wykonaniu Kolarka. Musiał rotacyjny, krótki serwis, musiał przebijać na drugą stronę Chmiel. No i też dużo nie brakowało, ta piłka wpadłaby w stół. Minimalnie pomylił się w tej sytuacji Kolarek. Ale wróćmy do meczu. Net. Szybki serwis w wykonaniu Chmiela. Dobrze zaatakował, zagrał krótką piłkę za siatkę Tomislav Kolarek. No i ta piłka wysoko się odbiła. Mógł spokojnie to skończyć Paweł Chmiel. Podaje Tomba. Trochę szczęścia miał w tej akcji Paweł Chmiel. Ta piłka odbiła się od siatki, jeszcze odebrał ją Kolarek, no i później ponowna atak Kolarka. No, w końcu po tym przestoju punktu dla zawodnika z Grudziądza. Kolejny punkt dla Tomby. Odrabia już tą stratę, którą miał, stratę 3 punktów. Jeszcze jedno oczko. No i jest, straty odrobione. Po 6. Do 6 punktach oczywiście chwila przerwy na wytarcie potu. No ale teraz atak prosto w Kolarka. Nie zablokował tej piłki po ataku Pawła Chmiela. Jest punkt dla Tomby. No i kolejny atak od Tomislava. Fajna, efektowna wymiana. No tutaj trafia w siatkę Chmiel. Teraz jednak piłka po taśmie nie wpadła w stół. Ta piłka tak zatrzęsła się na siatce.
Jest 9-9. Więc jeszcze ma szansę Tomba. No i będzie miał set bola Paweł Chmiel. Pomylił się Clark. Net. No i będzie gra na przewagi. Tutaj dobry backhand, dobry odbiór tego serwisu, no i takim ładnym backhandem prosto w Pawła Chmiela zagrana ta piłka. No i będzie setball dla Kolarka. Mocny atak, który trafił w siatkę. Teraz backhandem gra Kolarek, no i pomylił się minimalnie. Trzecie uderzenie backhandem już w stół nie trafił. No ale teraz wykończył tą akcję Kolarek. 12-10. Mocny forehandowy atak. I nie miał szans sięgnąć tej piłki. No i błąd. Błąd w wykonaniu Pawła Chmiela. No i w taki sposób, proszę to zobaczyć, seta wygrywa Tomislav Kolarek. No i szybciutko przenosimy się na ławkę zawodnika z Grudziądza. No i pokazuje Chojnowski Kolarkowi to, jak ma grać backhandem Tomislav Kolarek. A na ławce Pawła Chmiela coraz więcej nerwów, ponieważ Chmiel, który był w komfortowej sytuacji, wygrał pierwszego seta, nagle przegrywa 2-1. Pierwszy punkt dla Chmiela. Drugi punkt również dla zawodnika gości. Po tym jak pomylił się Tomba. Trzeci punkt zdobywa Chmiel. No i teraz Kolarek po błędzie Pawła Chmiela, który trafił w siatkę, zdobywa pierwszy punkt. No i jest punkt dla Kolarka.
Jest drugi punkt dla Tomby. Tutaj. Kolejny raz forehandu Clark. No i proszę. Trzy akcje, trzy punkty. Kolejny punkt dla Kolarka. 4-3. Ładna wymiana na korzyść Chmiela. Po 4 za chwilę zobaczą to Państwo jeszcze raz. Backhandowy atak. Dużo rotacji. Kolejne punkty zdobywa już Tomba. Jest szósty punkt. No i o czas prosi trener Tomasz Lewandowski. A więc zobaczymy. No co teraz wymyśl na tą końcówkę. Drużyna z Grudziądza i drużyna z Rzeszowa. No i wracamy przy stanie 6-4. No i jest punkt dla Tomislava. 7-4. Tutaj zaatakował Tomba. No i to się opłaciło. Siedem pięć. Jest ósmy punkt dla Kolarka. Ładna wymiana, niewiele brakowało, a to wpadłoby w stół. No i teraz Tomek Lewandowski podniósł się, aby bić brawa za tą akcję, widzieli Państwo. O, jest Kolarek. Proszę, tutaj piłka po taśmie, no i mocno Tomislav. 9-6. Czy skończy tą akcję Kolarek? Dobrze broni się Chmiel. No i zdobywa punkt Paweł Chmiel. Tu
proszę zobaczyć, jak atakował zaciekle Tomislav Kolarek. 9-7. No i ma mecz bola. Ma mecz bola Tomba. Jest koniec. 11-7. Ostatni set na konto Tomislava Kolarka. No i 3-1 dla zawodnika STS Olimpii Unii Grudziądz. Olimpia prowadzi w tym momencie 2-0 z drużyną Politechniki Rzeszów. Filip Szymański, Patryk Zatywka. Tym pojedynkiem rozpoczynamy trzecią partię. Pierwszy punkt dla Zatówki, który dzisiaj debiutuje. No i proszę, gra bez kompleksów. Atakuje Patryk Zatówka, który, tak jak mówiłem, już debiutuje, nie debiutuje w Olimpii Unii Grudziądz, bo grał tutaj już w Grudziądzu w ETTU Cup. No, ale debiutuje w Superlidze. Ale teraz Szymański wypunktował Zatówkę. Tutaj takim. Trzeci punkt zdobywa Filip Szymański. Za Szymańskim przemawia oczywiście doświadczenie. A Zatówka. Zatówka wciąż ma się uczyć. Jest to chłopak 17-letni. Chłopak, który w roku 2013 w Maroku w Rabacie zdobył tytuł. Zdobył brązowy medal drużynowy wicemistrzostw świata. Drużynowych mistrzostw świata oczywiście. Ale teraz dobry rotacyjny serw w wykonaniu Zatówki. Jest kolejny punkt dla Zatiego. Myli się Szymański. No i proszę, Zatówka odrabia. W ETTU Cup Zatówka zagrał 3 spotkania. Wszystkie 3 spotkania wygrał. W taki sposób pomylił się Zati w tej sytuacji. To jest tak, że nie trafił tego top spina. Ale Zatówka, mocny atak, zdobywa swój 5. punkt. No, publiczność dzisiaj i na pewno jest za tym młodym chłopakiem, za tym młodym Patrykiem, który jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Zdobywa punkt serwisem Szymański. No i proszę, ma problem z odbiorem tego serwisu Patryk Zatówka. Dziesiąty punkt.
Jeszcze Zati walczy. Jeszcze kolejny punkt dla Zatówki. Teraz błąd serwisowy w wykonaniu Filipa Szymańskiego. 10-8. Jest jeszcze jeden punkt. No i proszę, Zatówka odrabia. Dziesięć, dziewięć, no i czas bierzesz Filip Szymański. Wracamy po przerwie. No i teraz niestety stracił punkt Zatówka. 11-9. Pierwszy punkt dla Filipa Szymańskiego. Odpowiedź Zatówki. No i jest drugi punkt dla Zatiego. 3-2.
No i znowu na punkt Zatówka. Po trzy. Zepchnięty do defensywy Zatówka. Broni się dzielnie Patryk Zatówka. Ależ wymiana. Ale brawa dla jednego i drugiego, bo zobaczmy. No i tutaj dopiero pomylił się Zatówka. Jest punkt dla Zatiego. Jest punkt dla Zatówki. Kolejny punkt zdobywa Zati, 6-4. Myli się. Szymański, jest 7 punkt dla Zatówki. Jest możliwość wytarcia. No i jest kolejny punkt dla Zatówki. No, Zatówka wraca. Jest kolejny punkt dla Zatówki. 9-4. Dziesiąty punkt. Maset bola Zatówka. Teraz piąty punkt dla Szymańskiego. Szymański musi odrabiać straty. Jeżeli tutaj liczy. Na cokolwiek, no ale jest 11 punkt dla młodego Zatówki. Jedenaście do sześciu.
Złotówka kontra Szymański. To set numer 3. Pierwszy punkt dla zawodnika gości. Drugi punkt również zdobywa Filip Szymański. Trzeci punkt również idzie na konto. Ma problem Zatówka. On teraz nie trafia. Jest piąty punkt. Pięć do zera. Net. No i jest 6-0. Siedem zero, set raczej jednostronny. Na konto Filipa Szymańskiego. Odrzucony od stołu Patryk Zatówka. 8-0. Dziewiąty punkt. Jest 10-0. Podaje Zatówka. No i oddał punkt. To jest Zatówka Szymańskiemu. 11-1. Wracamy do spotkania pomiędzy Zatówką a Szymańskim. 6-4 prowadzi Zati. 6-5. No i o przerwę prosi Piotr Szafranek.
podaje Szymański, no i Szymański zdobywa teraz punkt, jest po 6. Szymański na prowadzeniu 7-6. No i jest punkt dla Zatówki. Po 7. Odrzucona od stołu Zatówka. No i dużo nie brakowała, pomyliłby się Szymański, no ale tak, błąd Zatiego, 8-7. No i jest kolejny punkt dla Filipa, 9-7. No jest punkt dla Zatówki. Ładna wymiana na korzyść Patryka. Jeszcze 9-8. No i teraz doping dla Zatówki potrzebny. Jest punkt dla Szymańskiego, no i Szymański ma mecz bola. Dziesięć do 8. No i jest koniec tego spotkania. Filip Szymański pokonuje 3-1 Patryka Zatówkę. Za chwilę kolejne spotkanie. Patryk Chojnowski zagra z Pawłem Chmielem. No i zacząłem pojedynek pomiędzy Chojnowskim i Chmielem. Pojedynek, który być może zadecyduje tutaj o zwycięstwie w tym spotkaniu, na pewno zadecyduje o podziale punktów. Jest punkt dla Chojnowskiego. No i teraz punkt dla Chmiela. Trzy do jednego na prowadzeniu Paweł Chmiel. Ale szybki serwis. 4-1.
No i to, co Chojnowski lubi. Chojnowski lubi. Wymianę, ta wymiana była krótka. No ale na szczęście dla Patryka Chojnowskiego zakończona sukcesem. Teraz w taśmę Chojny. Ależ zakręciło tą piłeczką. Przepraszam, jest 3 do 5 oczywiście. No i teraz kolejny mocny atak. 4 do 5. No i ta piłka przeszła po taśmie. Trafiła w pole, a nie zebrał jej Chmiel. Tutaj pierwszy zaatakował. Właśnie po taśmie. Z tą piłkę Patryk Chojnowski. No i proszę, pomylił się z tego backhandu. Paweł Chmiel. No i Chmiel. Lekko poddenerwowany. I teraz 7 punkt dla Chojnowskiego. Siedem, sześć. Podaje Paweł Chmiel. Chojnowski teraz tak tylko pokręcił głową po tym uderzeniu. Po tym jak musiał się bronić tym backhandem. No i tutaj próbował zablokować to uderzenie. Sięgnął tą piłkę. No i teraz nie wybrakowało. 8-7. Po 8. Ucieszył się Chojnowski. No i mocno przyłożył. Teraz Patryk Chojnowski zdobył 9 punkt. Odrzucony od stołu Paweł Chmiel. No i to co? Ma ta potężna bomba w swoje ręce, którą ma Patryk Chojnowski. Sprawiła teraz, że to właśnie Chojnowski zdobył punkt. Teraz przez moment gra na backhandach. No i jest 10 punkt dla Patryka. Proszę tutaj backhand, no i do forehandu, no i w tym forehandzie lepszy okazał się Patryk Chojnowski. Jest set dla Chojnowskiego. 11 do 8. Patryk Chojnowski prowadzi 1 do 0 z Pawłem Chmielem.
No i wracamy do spotkania Chojnowski Chmiel. Przystanie 1-0. No i teraz trafił w stół Chmiel. Zobaczmy to jeszcze raz, tak szczęśliwie. Dużym szczęściem można teraz mówić. Chmiel. Ale już szybciutka odpowiedź Chojnego. Mistrz paraolimpijski z Londynu. Mistrz Europy niepełnosprawny. Teraz ta piłka znowu przeleciała po taśmie na pole Chojnowskiego. No ale teraz Chojnowski zdobywa punkt. Na Chojnowski jest oklaskiwany przez kilku piłkarzy Olimpii Grudziądz, którzy oglądają również to dzisiejsze spotkanie. Jest młody Górka, Łabęcki, Darek Kus. Oni mieszkają tutaj oczywiście nad halą Olimpii. Tutaj mają swoje pokoje. Trenują w stadionie, który, na stadionie, który znajduje się za naszymi plecami. Przepraszam, teraz jest 4-2. Na prowadzenie wychodzi Chmiel. No i teraz punkt dla Patryka. Mamy net. Ależ ładna wymiana. Zobaczą to za chwilę Państwo jeszcze raz. Taka szybka wymiana, no i nie zdążył Patryk Chojnowski. Ale teraz Chojnowski zdobywa czwarty punkt. No i kolejny punkt dla Patryka. Doprowadził do stanu po 5. No i jest kolejny punkt dla Chojnowskiego. Net. No i piłka spadła za pole gry. 7-5 prowadzi Patryk Chojnowski. Proszę zobaczyć, jaka potężna bomba w wykonaniu Chojnowskiego, no i nie zdążył się wybronić Paweł Chmiel. Jest 8 punkt dla Chojnego. Dziewięciu do 5. Ale serdia w wykonaniu Chojnowskiego. No i jest 10 punkt. Ta piłka wpadła w sam kant stołu. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No, odbiła się od kantu. No i jest koniec. 11-5.
Patryk Chojnowski na prowadzeniu 2-0 za chwilę. Chojnowski będzie przed wielką szansą na zakończenie tego spotkania. Chojnowski na prowadzeniu 2-0, no i zdobywa pierwszy punkt Chojnowski, 1-0. Drugi punkt dla Chojnowskiego. Nudzi się Chmiel, 3-0, no i o czas prosi Tomek Lewandowski. No i wracamy po tej przerwie. Jest punkt dla Chmiela. Zaatakował Chojnowski. A taki leciutki był to atak. Ale znalazł to miejsce, gdzie był odrzucony od stołu. Chmiel, teraz Chmiel, też szybki serwis, szybki, długi serwis. Ładna akcja. Teraz piękna akcja na końcu Chmiela. No, ma się z czego cieszyć Paweł Chmiel. Zobaczmy jeszcze raz to w powtórce. Piękne forehandowe akcje z jednej i z drugiej strony, w których jednak lepszy okazał się Chmiel. Cztery, cztery, odrobił straty Chmiel. No i zobaczymy, Chojnowski teraz musi być skoncentrowany, net. Jest punkt dla Patryka. Teraz każdy z tych punkcików jest niezwykle ważny. Jest szósty punkt, no i po raz kolejny
buduje swoją przewagę po podaniach rywala. Patryk Chojnowski. Ależ mocny atak Chojnowskiego. Sam środek stołu. Proszę to zobaczyć. Tutaj takie krótkie piłki. Pierwszy atak, no i tutaj znalazł wolne miejsce w środku stołu. Chojnowski mógł sobie go zaatakować. Zaatakował, znowu punkt. Odrzucony od stołu Chojnowski. Ależ teraz akcja na konto Chmiela. Zobaczmy już końcówkę tej akcji. Tutaj nie sięgnął tej piłki Patryk Chojnowski. Jest punkt dla Chojnowskiego. 8-5. No i Chojnowski bliziutko wygrania tego spotkania. Jest 9 punkt. Dwie piłeczki dzielą Patryka Chojnowskiego od zwycięstwa w tym spotkaniu. Jest atak. Jest punkt dla Patryka. Piłka meczowa. Mecz dla Chojnowskiego. Koniec! W taki oto sposób Patryk Chojnowski przypieczętował.